Jo, 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 co ty szczuri napisałeś? Ostatni bajum? Ale jak, ale co? Ledwo Nobla wbiłeś i już kończysz? Pewnie większość z was tak pomyślała. Na szczęście ani myślę o końcu gry w Lineage 2. Podejrzewam, że póki serwer będzie stał, to i ja będę na nim grał. Za dużo czasu i siły włożyłem w grę, żeby tak z czapy kończyć. Ale do rzeczy. Witajcie na moim kanale po raz kolejny w świecie Lineage'a i faktycznie to jest ostatni bajum, ale w ekipie z New Order. Od kilku dni nie jesteśmy już ich sojusznikami. Rozstajemy się w zgodzie. Nie znam szczegółów, ale wiem, że oni w całości się przekształcają i zmieniają politykę. Niestety dostawaliśmy bęcki od Insane i tego nie da się ukryć. Czas pokaże, czy zrobili krok w dobrym kierunku. Dla nas jako insomni nadszedł czas na chwilę oddechu i uporządkowanie spraw wewnątrz klanu. Ciągłe piki i siege nie pomagały gonić za najlepszymi. Jakaś reorganizacja pewnie nas czeka, ale tak jak mówię, to świeża sprawa, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Dla mnie, czy byliśmy w NO, czy teraz jesteśmy sami, nie ma większego znaczenia. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Wróćmy do głównej części wideo, a więc mas PvP na Bajumie. Wszystko odbywa się na 13 piętrze w TOI, dlatego tak ważne jest, aby każdy miał Nobla, aby szybko można było się teleportować na 12 piętro wieży i stamtąd biegiem po schódkach na 13 piętro. W tle leci nasza walka i zauważcie, że próbuję wrzucać tam jakieś debuffy, Warrior Bane czy inne i raz wchodzi, a raz nie wchodzi. W sensie raz mogę użyć skilla, raz nie mogę użyć tego skilla. Związane jest to z tym, że nie mieliśmy wojen otwartych z Insane jako klan i mogliśmy tylko walczyć, jeśli przeciwnik się oflagował, czyli nikt miał na fioletowo. W takim zamieszaniu ciężko targetować wroga do jeszcze oflagowanego. Mamy w drużynie osobę odpowiedzialną za targetowanie, ale dla niego przy setkach graczy również jest to ciężki kawałek chleba. To była jedna z wad niegrania w głównym sojuszu, tylko w sojuszu zaprzyjaźnionym, że tak się wyraża. Kolejną, chyba jeszcze większą wadą były fojki overlordów. Każda ze stron ma ich po kilkanaście, ale na takich epikach max może 4-5 widziałem. I to też straszna lipa, bo musieliśmy czekać, aż wróg wystrzela się ze swoich foj, a foj New Order na nas nie działało. Także ten, no jak widzicie, te mass PvP dla nas nie były też jakoś super przyjemne. I takie akcje mieliśmy na każdy mass PvP. Były epiki, gdzie foj było tylko na przykład dwie sztuki, to wtedy nie było tak źle. Ale ogólnie, przynajmniej ja, nie czerpałem pełnej frajdy z tych potyczek. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest teraz przyszedł czas odpoczynku od większych obowiązków sojuszniczych. Będzie można skupić się na klanie i CP. Ja teraz mam do wbicia 175% na Magnusa i chcę na plus 3 całą moją eskową biżuterię wbić. Zacząłem też WL-a na trzeciej subie, ale on poczeka na Magnusa, nie będę się rozdrabniał. Chcę też na EEK-u skille poenchantować, może ktoś z was mi podpowie, które najlepiej i do ile minimum wbijać. No to ludziki, życzę miłego oglądania dalszej części filmiku, będę kończył swój monolog. Postaram się częściej teraz coś wrzucać, ale ostatnio byłem przeziębiony i dodatkowo nie chcę was zmęczyć kolejnymi filmikami z wyspy dinozaurów, gdzie spędzam najwięcej czasu ostatnio. Zaczynam wychodzić już z choroby i mam kilka pomysłów na nowe filmiki. Jeśli materiał ci się podobał, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, w bardzo dużym stopniu pomagając mi w rozwoju. Zajmie ci to dosłownie ułamek sekundy, a dla mojego kanału będzie to miało ogromne znaczenie. Zdrowia i do następnego!